A witajcie, pięknie kochani, dzień dobry, tu Bacy Artur Bacowski. Zabawa w Boga może się bardzo źle skończyć. Zobaczcie kochani, do czego dążę. Posłuchajcie, są Chiny. To właśnie tam pojawił się okropny wirus zbierający niesamowite żniwa, bynajmniej tak podają telewizje szczujnie. Co ciekawe, w samych Chinach ludzie nie są szczepieni szczepionką, która została zamówiona do Polski. I to w ilości 60 milionów egzemplarzy. Co ciekawe, w Chinach gospodarka się rozwija. Co ciekawe, w Chinach restauracje są otwarte. Co ciekawe, w Chinach siłownie są otwarte. Co ciekawe, w Chinach dzieci mogą się bawić na placach zabaw. Co ciekawe, Chińczycy nie przyjmą szczepionki, która jest nadal w fazie testowania. Natomiast u nas widać politycy, i tutaj do pana ponownie kieruję te słowa, panie wiceministrze Macierewicz czy Niedzielski, nieistotne. Na to miano trzeba sobie po części zasłużyć. Postanowiliście zabawić się w Boga i zamówiliście sobie 60 milionów szczepionek, które są nadal w fazie testowania. Panie szanowny, zabierz pan tą swoją elitę. Tak, zabierz pan tą swoją elitę z wiejskiej. Jedźcie, żeby tam testować karuzele. Takie największe, najwyższe. Zobaczymy, czy śruby się nie podkręcają. Może się nie odkręcą, a może się odkręcą. Co wy chcecie zrobić, na miłość boską? Nam, Polakom. Czy wy naprawdę nie zdajecie sobie sprawy z powagi sytuacji? Czy wy naprawdę uważacie, że to, co robicie, jest adekwatne do tego, co osiągacie? Nie. Nie jest tak. I z tym nie zgadzam się tylko ja, ale z tym, co mówię, zgadza się wielu Polaków. Nie tylko mieszkających w Polsce, ale też gdzieś ich tam po świecie. Panie szanowny, nie można testować ludzi. Nie można. Tak, dobrze powiedziałem. Nie można testować ludzi. My nie jesteśmy królikami doświadczalnymi. Niech pan mi odpowie na kilka pytań, które panu teraz zadam. Czy szczepionka była testowana na osobach powyżej 60 wieku roku życia? Nie. Ja odpowiadam, a pan zaraz będzie odpowiadał. Dobrze, panie szanowny? I wy państwo też. Czy szczepionka była testowana na osobach chorych? Przewlekle chorych. A weźmy pod uwagę, że grupa osób 65+, która od 15 stycznia ma być dobrowolnie. O, widełki. Dobrowolnie szczepiona. Podda się szczepieniu jako królik doświadczalny. No i trzy. Czy pan zdajesz sobie sprawę z tego, że szczepionka jest nadal w fazie testowania do 2022 roku, do stycznia, a być może nawet do 2023 roku, do marca? Czy to jest odpowiedzialne? Czy pan teraz, stojąc na granicy, albo na straży, bo pan jest teraz, pan żeś jest tym człowiekiem, który no, powiedzmy to głośno i nie bójmy się tu powiedzieć, decyduje o naszych losach. Czy pan jesteś świadomy tego, że producent zrzekł się całkowicie odpowiedzialności za szczepionki, które pan chce nam podać? No i najważniejsze pytanie. Najważniejsze. Dlaczego Chiny się nie szczepią? No. Kochani, zastanówmy się, naprawdę, bo ja powiem to jeszcze raz, choć raz to powiedziałem głośno i powiem to jeszcze raz głośno. Czy wsiadłbyś do samochodu F1 formuły, która jest w fazie testowania i może się rozsypać po drodze i rozpędził się nią do prędkości 300 na godzinę? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie. A pan za wszelką cenę chcesz nas szczepić. Za chwilę dojdzie do tego, że ludzie niezaszczepieni nie będą mogli korzystać z funkcji publicznych. Nie będą mogli jeździć autobusami, pociągami. No i to jest dobrowolny chyba przymus, a nie dobrowolne szczepienie. Kochani, piszcie, komentujcie, co uważacie. Macie jakieś materiały o tym, że szczepionki są w pełni zdrowe? Może jest coś, czego ja nie wiem, a wy wiecie. Albo może oni nie wiedzą, a wy wiecie, a chcielibyście im to powiedzieć. Piszcie, komentujcie, udostępniajcie. Chylę copkę, nie dajmy się zwariować. Radości życzę, trzymajcie się. Hej. Jeszcze jedno. Muszę to powiedzieć na sam koniec. Powiem to na sam koniec. Polska ginie. Jak to Kazik kiedyś śpiewał w piosenerce, jest do odtworzenia na YouTubie. Coście uczynili z tej krainy. Chylę copkę, trzymajcie się i pozdrawiam. Hej.